Dzień dobry Państwu. Witamy na pierwszym w tym roku kalendarzowym seminarium Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce. Z wielką przyjemnością przedstawiam naszą pierwszą prelegentkę, którą jest profesor Małgorzata Bogdan z Uniwersytetu Wrocławskiego i również, jak widzę, Uniwersytetu w Lund w Szwecji. I wygłosi ona odczyt zatytułowany Techniki regularyzacji i redukcji wymiarów w analizie dużych zbiorów danych. Bardzo proszę. Więc ja serdecznie dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia wykładu tutaj na tym forum. Bardzo mi miło się z Paniami zobaczyć. Ja po raz pierwszy tutaj na takim zebraniu biorę udział, także bardzo się cieszę. Więc ja troszeczkę zdecydowałam się, ponieważ no, ja jestem statystykiem i to chyba nie jest tutaj głównym celem, żeby ten wykład był ze statystyki. Ja chciałabym Państwu, Paniom pewnie głównie, dać przegląd tego, czym się zajmuję w ostatnich latach i właśnie jakie techniki regularyzacji i redukcji wymiaru były opracowywane w naszym zespole. No okej, okay, po prostu zacznę. Okej, okay, więc troszeczkę, przepraszam bardzo, fajnie będę po angielsku, tak? Także było mi po prostu łatwiej tak przygotować, ale no mówię, będę po polsku. Tak, może zacznę od wstępu, czyli od tego, od motywacji, od głównej motywacji tych badań. Potem opowiem trochę o metodzie modyfikowanym bajsowskim kryterium informacyjnym. No może przez te slajdy przejdę na razie, bo to one wiele paniom nie będą mówiły, to w trakcie wykładu się pewnie wyjaśni, te różne tematy się wyjaśnią lepiej. Więc może zacznę od tego, skąd się w ogóle ta tematyka u mnie wzięła. To znaczy, wydaje się, że w Polsce to ja byłam jedną z pierwszych osób, które tę tematykę zaczęły rozwijać. Zaczęło się od tego, że myśmy z mężem wyjechali w 2000 roku do Stanów Zjednoczonych. Mój mąż jest matematykiem i został zaproszony przez Krzysztofa Burdzego do, na UW, do University of Washington. No i Krzysztof Burdzy komunikował mnie z Elizabeth Thompson, którą tutaj widać na tym zdjęciu. To jest wybitna pani statystyk. To jest Brytyjka, która zajmuje, ona jest bardzo dobra teoretycznie ze statystyki, ale no, główną motywacją jej badań jest właśnie statystyczna genetyka. No i udało mi się dostać stypendium Fundacji Nauki Polskiej, żeby tam pojechać do niej. I to było dość trudne doświadczenie w sumie, bo musiałam się bardzo dużo nauczyć statystyki stosowanej. Więc zrobiłam doktorat wcześniej u profesor Ledwiny, bardzo takiej teoretycznej statystyki. No i w zasadzie statystyki stosowanej uczyłam się od podstaw, łącznie z tym, że modeli liniowych musiałam się nauczyć porządnie. Ale to była bardzo dobra, bardzo udana współpraca i potem myśmy pojechali z mężem do PDU. I tam w PDU ja zaczęłam współpracę z dwójką no, wybitnych osób. To jest po lewej stronie jest Rebecca Dort. Ona jest właśnie specjalistką statystycznej genetyki. Ona zrobiła też bardzo dużo taką karierę administracyjną, to znaczy pod koniec naszych wyjazdów myśmy do PDU wyjeżdżali mniej więcej przez 10 lat na takie półroczne pobyty albo po to, żeby w lecie uczyć. Także Rebeka pod koniec była szefem Departamentu Statystyki. To jest taki duży departament, tam jest dużo bardzo dobrych teoretyków, więc to był taki duży sukces administracyjny jej. Natomiast w tej chwili ona jest właśnie w CMU, Carnegie Mellon, jest dziekanem, School of Science. No ona zrobiła kilka takich bardzo przełomowych, zaproponowała metod statystycznej genetyczny, gdzie miałam przyjemność z nią spacować. Natomiast od strony teoretycznej bardzo mi pomógł Jayanta Ghosh, którego tutaj widać, to jest też wybitny statystyk. On tak sobie oscylował między Purdue a Indiami. I no on już nie żyje niestety, on dwa lata temu umarł, ale no był, to był taki powiedziałabym mój mentor podstawowy, dzięki niemu ja chyba dostałam w ogóle w naukę. I pierwszy artykuł, który myśmy napisali razem, dotyczył zmodyfikowanej wersji bajsowskiego kryterium informacyjnego, więc napisałam do Rebeki, ona mi powiedziała, że tutaj znaczy potrafimy znaleźć lepszą metodę do lokalizacji genów. Więc na czym polega lokalizacja genów? Więc no, polega to na tym, że mamy pewną cechę, którą mierzymy, na przykład to jest ciśnienie krwi. To cecha się zapisuje w obserwacie, które mamy, zapisuje się w wektorze Y, który jest wymiaru n na 1. Natomiast w macierzy X wpisujemy różne predykatory tak zwane, czyli zmienne, które będą nam objaśniały Y.
W przypadku badań genetycznych, które się znajduje w tej macierzy X, to są genotypy markerów genetycznych. To jest tak, że markery to są takie pozycje na genomie, które potrafimy zgenotypować, czyli potrafimy stwierdzić, jaki tam jest genotyp. To jest generalnie zmienna jakościowa. Genotypy na ogół w danej pozycji mogą być 3 albo 2, w zależności od rodzaju krzyżówki genetycznej. No i się koduje odpowiednio, tak? Powiedzmy 0,1 albo 1,0,1,2. No i w tej ta macierz X składa się z N wierszy i P kolumn. Te P kolumn odpowiada tym markerom genetycznym, a N kolumn to są różne osobniki, które badamy w danym eksperymencie. No i staramy się dopasować model, czyli chcemy ustalić, które z tych X, które z kolumn z macierzy X wpływają na Y. I tutaj mamy właśnie ten problem wysokiej wymiarowości, to znaczy liczba markerów genetycznych P, ona może być porównywalna z liczbą obserwacji, może być większa od liczby obserwacji. No i my staramy się dopasować model liniowy, tak? Czyli staramy się wyrazić Y w postaci, no tutaj jest ten model, jest tak napisany statystycznie, ale generalnie Y to jest X razy beta. Beta to jest wektor parametrów, to jest wektor z RP. To jest wektor parametrów w tym modelu liniowym, prawda, dane beta mówi nam, beta i mówi nam o tym, jaki wpływ na Y ma i ta zmienna. No i pojawia się jeszcze tak uczenie, czyli szum, czyli wektor, tak znaczy nie spodziewamy się, że ta relacja jest dokładnie liniowa między Y i X, pojawia się szum, czyli zwykle ten szum w takich klasycznych modelach zakłada się, że pochodzi z rozkładu normalnego. No i naszym celem jest dopasowanie modelu. To jest w ogóle klasyczny problem, stary jak świat, zupełnie podstawowy problem w statystyce stosowanej. I teraz no, musimy ustalić, które zmienne wchodzą do modelu, jeżeli stwierdzimy, że musimy zidentyfikować niecelowe współczynniki w tym wektorze beta. Jeżeli takie współczynniki znajdziemy, to znaczy, że dany gen ma wpływ na cechę i na tym polega lokalizacja genu. Tak? Staramy się ustalić, które geny mają wpływ na cechę i które markery mają związek z cechą i tam spodziewamy się tych istotnych genów i później tam się w tym kierunku się lekarstwa jak konstruuje albo się modyfikuje te geny, no, żeby wyprodukować żywność bardziej wydajną. W Europie to nie jest bardzo popularne, stąd dużo bardziej. Więc to, co myśmy zrobili wspólnie, to zaproponowaliśmy kryterium, które nazywa się zmodyfikowane bayesowskie kryterium informacyjne. Teraz tego strukturę Panie widzicie. Ja może opowiem, na czym polega ta innowacja, co myśmy nowego zrobili. Więc w tym kryterium są trzy człony, jak widać. Pierwszy człon to jest logarytm rezydualnej sumy kwadratów i to jest po prostu taka zwykła odległość między tym, co obserwujemy, a tym, co przewiduje nasz model, to jest kwadrat normy różnicy między Y a narzutem tego Y na przestrzeń rozpiętą przez pewne kolumny macierzy. I teraz jeżeli my wiemy, które tutaj mają wystąpić, to jest klasyczna metoda najmniejszych kwadratów estymacji tych współczynników, no to po prostu minimalizujemy tą sumę kwadratów wartości resztowych i dostajemy estymator współczynników, czyli tych bet, które nam mówią o tym, jak dane X oddziałują na Y. I to wszystko jest OK, tak? Natomiast sama minimalizacja rezydualnej sumy kwadratów nie nadaje się do tego, żeby ustalić, które zmienne są istotne. Dlatego, że im więcej dokładamy zmiennych do modelu, tym ta rezydualna suma kwadratów zawsze maleje. Po prostu rzutujemy wtedy na coraz to większą przestrzeń i w naturalny sposób ta odległość będzie malała. Także rezydualna suma kwadratów to nie jest dobra miara, która może służyć do oceny, które zmienne są istotne, jak duży powinien być nasz model. Więc w statystyce jest bardzo dużo właśnie technik wyboru modelu albo technik redukcji wymiaru. Generalnie one mają taką wspólną strukturę, to znaczy jest funkcja, która mierzy tak zwane fitness, czyli dopasowanie modelu, w naszym przypadku to jest rezydualna suma kwadratów. To jest taki człon, który każe model na jego złożoność, czyli na jego wymiar. I ten pierwszy człon, który to widać, K log M, to jest liczba niezerowych bet w naszym modelu, czyli liczba tych, log M to jest, N to jest rozmiar próby, czyli ile obserwacji tej próby jest. Te pierwsze dwa człony to jest bardzo znane kryterium, które nazywa się bayesowskie kryterium informacyjne. Czyli ta kara na wymiar, to mam tutaj wymiar taki, K to jest wymiar, log M to jest rozmiar próby. To kryterium, wszystkie, jest bardzo wiele różnych kryteriów i one zawsze mają jakieś uzasadnienie, czyli jest jakaś są jakieś własności matematyczne, teoretyczne, które je uzasadniają. Tutaj w tym wypadku to jest takie kryterium, które aproksymuje regułę bayesowską, czyli ona aproksymuje prawdopodobieństwo a posteriori danego modelu. Ja tutaj może nie będę wchodziła w szczegóły.
Generalnie po tym kryterium wiadomo o BIC, wiadomo tyle, że jak jest ustalona liczba zmiennych w modelu, a wzrasta liczba obserwacji, to kryterium jest zgodne. To znaczy, jeżeli na liście modeli, które rozważamy, znajduje się ten model, który nam naprawdę opisuje dane, to jak to R będzie rosło, liczba obserwacji będzie rosła, to my z prawdopodobieństwem dążącym do 1 będziemy w stanie identyfikować ten prawidłowy model. Więc taki był stan wiedzy w momencie, kiedy myśmy zaczęli to badać, to zjawisko, i ja, Rebeka mi kazała wymyślić jakiś model, który, metodę, która, to było zadanie, które dostałam od Rebeki, żeby znaleźć metodę, która nam potrafi znaleźć markery genetyczne, dołączając, mówimy to makier, ich jeszcze powiększali, dołączając tak zwane produkty drugiego rzędu, kwadraty zmiennych i interakcje tak zwane, tej produkcji między zmiennymi, tak to model był bogaty, to nie był tylko model liniowy. I wtedy się okazało, że jak dostosowaliśmy to kryterium BIC, to ono zupełnie nie działało, to znaczy zaczęło nam zwracać bardzo dużą liczbę fałszywych odkryć. No i myślę, to były w zasadzie moje badania, się zorientowałem, że to kryterium trzeba wzbogacić o dodatkowy element kary, który będzie zależał od liczby zmiennych modelu, czyli od liczby kolumn w macierzy X. To jest liczba tych kolumn, które przeszukujemy. Także to jest MBIC, to jest to kryterium, które myśmy zaproponowali. Tutaj na dole się pojawia stała C. Ta stała C ma znaczenie takie, że to jest oczekiwana wartość oczekiwana liczby niezerowych elementów. Jeżeli mamy jakąś wiedzę a priori, to tą stałą C można sobie dopasować do tej oczekiwanej wiedzy a priori, na przykład biologicznej. Jeżeli mniej więcej wiemy, ile genów ma wpływ, to można to tutaj uwzględnić. Natomiast można też tą stałą C wyskalować. Myśmy ją wyskalowali, a przy weźmie stałą C równą 4 mniej więcej, to się dostaje kontrolę czegoś, co my nazywamy family-wise error rate w statystyce. Czyli jeżeli tą stałą C wybiorę sobie na poziomie 4, to wtedy prawdopodobieństwo tego, że ja włączę do modelu zmienna, która w modelu być nie powinna, czyli tą zmienną, gdzie beta jest 0, ono jest wtedy kontrolowane. I to, co kontroluje to właśnie to prawdopodobieństwo, to jest właśnie ta kara 2 log P. I ta kara 2 log P pełni rolę tak zwanej korekty Bolferoniego na wielokrotne testowanie. Ja o tym na chwileczkę może przed chwilką opowiem, o tej korekcie Bolferoniego. Także myśmy to kryterium zaproponowali, to było i pasa, żeśmy go jakby nie wykorzystali. To znaczy, pasa się opublikowała w czasopiśmie Genetics. I zupełnie było to przypuszczalnie nieczytelne dla matematyków, tak? To było pisane żargonem statystycznym. I myśmy potem poszli w kierunku stosowania tej metody, czyli mamy różne rozwinięcia tej metody, które z dużym sukcesem publikowały się w czasopismach genetycznych. Natomiast potem ten temat przejął taki statystyk z Singapuru, Zhehua Chen, i on to kryterium rozszerzył trochę, nazwał je Extended Bayesian Information Criterion. I o tym kryterium poudowadniał różne twierdzenia takie dotyczące zgodności. No i powiedziałabym, że on w tej chwili zbiera głównie cytowania, jeżeli idzie o statystykę. Także tutaj ja powiedziałabym, żeśmy troszeczkę za bardzo zastosowania poszli za mało, żeśmy dowodzili matematycznych własności tego kryterium i troszeczkę to mnie zostało, powiedziałabym, wykorzystane. No niemniej, jeżeli idzie o zastosowania, to mieliśmy pewien sukces, bo dużo różnych artykułów genetycznych żeśmy opublikowali. Więc może ja króciutko opowiem, co to jest ta korekta na wielokrotne testowanie Bolferoniego. Więc powiedzmy, że mamy taki klasyczny problem, że mamy P niezależnych zmiennych, każda współrzędna pochodzi ze składu normalnego z pewną wartością oczekiwaną mi i pewną wariancją i my testujemy hipotezę, że mi i jest zero. Tak? I teraz w statystyce, jeżeli znaczy w tych badaniach, to na ogół ta zmienna XI to już jest coś, co my nazywamy statystyką studenta, czyli ta zmienna XI na ogół to już jest różnica wartości oczekiwanych na przykład cechy w grupie osób zdrowych i chorych i chcemy na przykład stwierdzić, czy no istnieje istotna różnica pomiędzy różnymi grupami pacjentów, tak? Także jeżeli stwierdzimy, że mi jest zero, to nic ciekawego nie obserwujemy. Jeżeli stwierdzimy, że mi jest różne od zera, to dokonujemy odkrycia. Także my, gdybyśmy teraz każdy z tych testów statystycznych robili na poziomie istotności procentowej, ja przypomnę może, że poziom istotności to jest prawdopodobieństwo, że hipoteza odrzucimy jako najprawdziwa, tak? Czyli powiedzmy sobie, że nic danych nie mamy, wszystkie mi są zerami, ja wykonuję 2000 takich testów, tak? Każdy na poziomie istotności 1/10. To wtedy, nawet jeżeli nic nie ma, to będę miała 200 fałszywych odkryć, tak?
Czyli w momencie, w którym dużo testów wykonuję, to muszę jakoś korygować poziom istotności, tak żeby on był, żebyśmy nie mieli za dużo fałszywych odkryć. I taką klasyczną techniką to jest korekta Bonferroniego, gdzie po prostu bierze się pewną liczbę małą alfa, dzieli się ją przez P, przez liczbę testów i na tym poziomie się każdy test wykonuje. No i tutaj zupełnie trywialnymi technikami można pokazać, że jak się taką korektę Bonferroniego zastosuje, to prawdopodobieństwo tego, że chociaż jedno fałszywe odkrycie będziemy mieli, jest mniejsze niż alfa. Tak? Czyli to family-wise error rate tak zwane, czyli prawdopodobieństwo co najmniej jednego fałszywego odkrycia jest kontrolowane na poziomie mniejszym lub równym niż alfa. I to jest korekta, która przez wiele lat była stosowana. Problem wielokrotnego testowania to jest stary problem, on tak w latach 60. się pojawił w statystyce. Natomiast ona się zrobiła nieadekwatna w momencie, w którym myśmy zaczęli wykonywać miliony testów. To znaczy, kiedy my szukamy markerów genetycznych w danych ludzkich, to tam generalnie tych SNPów tak zwanych, czyli tych takich mutacji, na które patrzymy, to może być do 2 milionów. No i w tym momencie, jeżeli podzielimy sobie alfa przez P, to ten poziom istotności nam się robi bardzo mały, bardzo się traci na mocy. I w 1999 roku pojawiła się inna metoda wielokrotnego testowania, która się nazywa korektą Benjaminiego-Hulberga. I to jest taka dość ciekawa metoda, gdzie tak naprawdę ten poziom istotności nie jest w górę ustalony. To znaczy postępuje się w ten sposób, że się bierze moduły wszystkich X-ów, porządkuje się je od największego do najmniejszego. I każdy kolejny X porównuje się, znaczy ja jeszcze może tutaj pokażę, że w przypadku korekty Bonferroniego, jeżeli dane pochodzą z rozkładu normalnego, to tą wartość krytyczną, jakie to X musi być duże, to się liczy jako odpowiedni kwantyl rozkładu normalnego i to jest mniej więcej takiej wielkości jak sigma tyle z tych zalotek. I to jest bardzo naturalne, dlatego że jeżeli popatrzymy na zmienne losowe o rozkładzie normalnym, o odchyleniu standardowym sigma, to maksimum z tych zmiennych ma właśnie taką wielkość jak sigma przez tyle z tych zalotek. Czyli to jest taki poziom szumu i my od tego szumu chcemy się odciąć. Tak? Także to jest właśnie taka naturalna wielkość na poziom szumu. Takiej wielkości będą typowe estymatory MI czy bety, jeżeli zmienna nie będzie miała wpływu na cechę. Więc tutaj w tej korekcie Bonferroniego-Hulberga my po prostu te wartości krytyczne coraz to bardziej zmniejszamy. Ja może pokażę, jak to wygląda, tak? Czyli jak mamy uszeregowane te wielkości moduły liczów, one są uszeregowane tutaj od największej do najmniejszej, to reguła Bonferroniego to jest pewna konkretna wartość, która musi zostać przekroczona, żebyśmy uznali, że mamy odkrycie, że trzeba odwrócić hipotezę zerową. Natomiast w regule Benjaminiego-Hulberga te wartości krytyczne, one opadają w miarę tego ciągu i my szukamy najdalej położonego punktu, który się jeszcze ponad tą krzywą znajdzie. I odczytamy wszystkie hipotezy, które są po lewej stronie. Także to jest, tutaj nie ma ustalonej z góry wartości krytycznej, ona zależy tak naprawdę od wszystkich tych no, punktów, tak? Szukamy ostatniego punktu, który jest powyżej prostej, odrzucamy wszystko, co jest po lewej stronie. Także to jest, to można udowodnić o tej metodzie, to jest to, że ona kontroluje coś, co my nazywamy frakcją fałszywych odkryć. To jest takie bardzo modne teraz pojęcie w statystyce, czyli jak się kontroluje frakcję fałszywych odkryć, to się akceptuje fałszywe odkrycia. To znaczy już nie jest tak, że my nie chcemy mieć w ogóle fałszywych odkryć, ale chcemy, żeby ich procent był niewielki wśród wszystkich odkryć. False discovery rate albo frakcja fałszywych odkryć to jest procent wszystkich fałszywych odkryć wśród odkryć, czyli jeżeli ja twierdzę, że 200 genów jest istotnych, to ja akceptuję to, że może 5 z nich być fałszywymi odkryciami. Także to jest... Hefce zrobiło dużą karierę w statystyce i myśmy zajęli się dość dokładnie badaniem tej metody. Tutaj widać Shuji Togdara, to był doktorant Jayanty Ghosha, on był w Purdue, ja zaczęłam z nim pracować, on w tej chwili jest Duke, jest profesorem na Uniwersytecie Duke i to jest jeden z tej chwili czołowych statystyków reprezentujących statystykę Bayesowską. Była wielka przyjemność z nim pracować, bo on był bardzo świetny, on był bardzo dobry już, był doktorantem. A po prawej stronie jest Ola Ochman, to była moja magistrantka, która usiłowała ze mną zrobić doktorat i to były te dwie prace, które jedno prace, żeśmy wspólnie napisały, no później ona już nie kontynuowała doktoratu. Myśmy stwierdzili, że reguła Benjaminiego-Hulberga jest lepsza niż reguła Bonferroniego. No i ponieważ mi zostało już mniej więcej 10 minut, czyli mało czasu, ja może o szczegółach opowiadać nie będę. W każdym razie te pierwsze prace były symulacyjne.
A może jednak parę słów powiem, tak? Bo statystyka to jest taka dziedzina, prawda, że to, co się nas uczy normalnie na standardowych kursach, to jest testowanie, tak? I testujemy hipotezę, staramy się kontrolować błąd pierwszego rodzaju i chcemy zmaksymalizować moc. I tego typu podejście jest bardzo asymetryczne, to znaczy ono uprzywilejowuje hipotezę zerową. Więc można również do takiego problemu podejść jako do problemu decyzji. I można, czasami to wcale nie jest tak, że my bardzo chcemy kontrolować prawdopodobieństwo błędu pierwszego rodzaju, bo on nas na przykład dużo nie kosztuje, a dużo bardziej kosztowny jest błąd drugiego rodzaju i wtedy no, niekoniecznie klasyczne procedury są optymalne. Więc to, co można zrobić, to można ustalić sobie pewien koszt. Czyli jest pewien koszt, który płacimy za błąd pierwszego rodzaju, błąd, który płacimy za koszt drugiego rodzaju. I teraz możemy tak konstruować procedurę statystyczną, żeby minimalizować wartość oczekiwaną kosztu takiego eksperymentu. I teraz jeżeli wszystkie, tutaj myśmy założyli taki model statystyczny, który opisywał nasze zjawisko, czyli jest model jest taki, że te nasze mi, których nie znamy, pochodzą z mieszaniny dwóch rozkładów, znaczy do składu punktowego zerze, czyli duży procent naszych mi to są po prostu zera, a te, które nie są zerami, pochodzą ze składu normalnego z wartością oczekiwaną zero i wariancją ten kwadrat. Tak? I teraz jeżeli się zna wszystkie parametry tego modelu, to można skonstruować bardzo prostą regułę, która nazywa się klasyfikatorem bayesowskim, która będzie minimalizowała wartość oczekiwaną kosztu tego eksperymentu. I to, co myśmy pokazali o regule Benjaminiego Hochberga, która w ogóle nie zna tych parametrów, że w pewnych warunkach ona jest asymptotycznie optymalna. Czyli powiedziałabym, nie tylko jest tak, że kontroluje frakcje fałszywych odkryć, ale istnieje wiele różnych innych aspektów, w szczególności właśnie optymalizacja tego ryzyka bayesowskiego, ona jest optymalna, to było atrybut już pokazowana w statystyce w 2011 roku, głównie z Jantą Goszem, Florian Fromek, to jest mój kolega, taki długotrwały współpracownik z Wiednia i Arif Krabati, to był doktorat Jantą z Serbii. Okej, okay, no to dalej. Dalej to było tak, że myśmy, jakbyśmy się nauczyli, co robi ta reguła Benjaminiego Hochberga, to modyfikowaliśmy nasze kryteria. Tak, żeby to już nie działało jak reguła korekta Bonferroniego na wielokrotnego testowania, tylko zmieniliśmy karę tak, żeby ona odpowiadała regule Benjaminiego Hochberga. No i tu znowu mieliśmy sporo sukcesów. Ja to ciągle jeszcze stosuję w genetyce. Taki ostatni artykuł, w którym zastosowaliśmy tę metodę, to jest artykuł, który się pokazał w Genetic Epidemiology w 2017 roku, gdzie lokalizowaliśmy geny w takich specjalnych populacjach mieszanych. Także no tutaj ja nie za dużo mam czasu, żeby o tym opowiadać. To jest fajne kryterium. Problem polega na tym, że z tego typu kryteriami jest kłopot taki, że tak naprawdę nie do końca nie można ich wyznaczyć. To znaczy, żeby znaleźć model, który to kryterium optymalizuje, trzeba by przeszukać wszystkie możliwe kombinacje kolumn macierzy X, a ich jest 2 do P. Czyli to jest liczba, no nawet jeżeli to jest 100, to już jest niewykonalne. I tu się używa różnych heurystyk, takich metod wstępujących, one w pewnych warunkach potrafią zidentyfikować model, który jest bliski optymalnemu, ale nigdy nie ma gwarancji, że nam się udało to znaleźć. Także my to stosowaliśmy, mamy dość dobre heurystyki zaimplementowane w pakiecie statystycznym, ale no ja potem pojechałam do Stanford, to było, dostałam stypendium Fulbright, który zaprosił tam David Gilmour, to jest taki też wybitny profesor, który pracuje w Stanford. I tam to się nauczyłam troszkę więcej na temat technik optymalizacji wypukłej. Więc w tych technikach kara, którą się tu dopisuje na wymiar, ona nie zależy od liczby zmiennych. Tak tutaj w tym kryterium kara zależy od liczby zmiennych i to jest problem kombinatoryczny, żeby to zmaksymalizować. Natomiast tutaj kara zależy od pewnej normy na wektor beta i to już jest problem optymalizacji wypukłej. To już jest problem optymalizacji WFP, taki ciągły problem i tutaj istnieją już efektywne algorytmy, żeby ten problem rozwiązywać. Więc no myśmy sporo tutaj wykonali pracy w tej dziedzinie, w szczególności zaproponowaliśmy takie nowe kryterium, które nazywa się SLOPE. To tutaj zrobiliśmy to, artykuł się ukazał, z 5 autorów. Emmanuel Kandes to jest wybitny matematyk ze Stanford. On był szefem tych dwóch, to znaczy Eivor Vandenberg był jego powdokiem. Wade Hu był wtedy jego doktorantem. Wade Hu jest teraz na University of Pennsylvania. On też jest, on jest w Filadelfii. Prywatnie zwaną Emanuelą, niestety genetykiem, więc my tutaj proponowali takie rozszerzenie dalej techniki optymalizacji wypukłej, która nazywa się LASO.
gdzie ta kara zależy od normy L1 beta. Myśmy to po prostu rozszerzyli tak, żeby zmieniliśmy tą normę, bo ona przypominała regułę Benjaminiego Hubera. Okej, więc tak powolutku będzie trzeba kończyć, więc może powiem tyle, że też się okazało sporym sukcesem. To znaczy nie do końca robi to, co chcieliśmy. To znaczy, myśmy chcieli kontrolować FDR, to faktycznie kontroluje FDR, mamy twierdzenie, czyli to w trakcie poprzednich w pewnych warunkach. Ale generalnie to są różne problemy związane, ale robi różne inne ciekawe rzeczy, w szczególności umożliwia identyfikację modeli, takich nie tylko identyfikujemy zera, ale również identyfikujemy takie współczynniki modelu, które są sobie równe. I to znajduje zastosowanie, ja ostatnio dużym sukcesem dostosowaliśmy się do optymalizacji portfela. Nie chciałam wchodzić w szczegóły może, ale to jeszcze pewnie robi. Ale jest to bardzo interesująca metoda. Także tutaj może te różne kolejne slajdy. Także w szczególności mamy artykuł na temat tej metody tutaj z trzema młodymi ludźmi. Także Damian Wyski po lewej stronie to jest mój doktorant, to był głównie temat jego doktoratu. Aleksiej Goffman to był doktorant na Tulane University gdzieś tam na południu, tak? Jeszcze się nie pamiętam. Nowym Orlanie jest Tulane, tak. Tulane jest Nowym Orlanie, on w tej chwili jest FDA, pracuje, Federal Drug Administration, no i Wade Giswell był współautorem. Ale tu może nie będę opowiadała. Może jeszcze o jednej rzeczy powiem, że także tutaj to pominę. Natomiast tutaj jest jeszcze taki z technik redukcji wymiaru, to co wiele osób zna, to jest pewnie PCA. Więc PCA polega na tym, że tutaj PCA to jest taka technika Principal Component Analysis, która nie ma, to jest uczenie bez nadzoru, to znaczy nie ma tam zmiennej odpowiedzi, którą chcemy przewidzieć, tylko chcemy jak gdyby strukturę zidentyfikować macierzy X. Mamy tylko macierzy X, N na P predykatorów i chcemy jak gdyby skompresować te dane, czyli całą informację z tych danych uzyskać i założenie jest takie, że ta macierz X, że można przedstawić w postaci macierzy niskiego rzędu plus sum. No i teraz w jaki sposób to macierzyńskiego rzędu można odzyskać? Dokonuje się rozkładu na wartości singularne. Zatrzymuje się tylko kilka pierwszych, największych wartości singularnych i w ten sposób tą macierz się estymuje za pomocą macierzyńskiego rzędu. No i tutaj pewnym problemem jest ustalenie, ta metoda jest używana bardzo często eksploracyjnie, czyli zakłada, bierze się tylko dwie albo trzy składowe jako istotne. Natomiast w niektórych sytuacjach tych składowych potrzeba jest więcej i potrzeba dobrej estymacji tej liczby składowych. Także tutaj też wspólnie z Julie Dost, to jest taka młoda gwiazda, ona statystyki, ona jest ekol politechnik, była w kadrze do profesora, w tej chwili ze względów rodziny przeniosła się do Montpellier. Także myślę, to był mój doktorant, więc myśmy opracowali takie kryterium, które umożliwia estymację tych liczby składowych głównych. No i ostatnia rzecz, którą zrobiliśmy, którą dopiero teraz opublikowaliśmy, to wykorzystaliśmy to do klastrowania zmiennych podprzestrzennych. Więc ja może powiem króciutko, nie wiem, czy tutaj mam, nie mam chyba modelu. Więc w PCA jest tak, że generalnie my zakładamy, że istnieje kilka kierunków, które rozpinają dane i to jest bardzo często założenie no, dalekie od rzeczywistości. Natomiast bardzo często jest tak w danych takich biologicznych, że można dane podzielić na grupy, z których każda jest niskowymiarowa. I ta nasza metoda właśnie dzieli dane na grupy przy założeniu, że każda z grup jest niskowymiarowa. Czyli w każdej z grup możemy, PCA jest dobrą aproksymacją, ale trzeba te grupy ustalić. I tutaj to powiedziałabym, jest na taki nowy artykuł napisany z wieloma współautorami, gdzie myśmy między innymi z takim kolegą matematykiem Piotrem Graczykiem z Uniwersytetu Angers we Francji, gdzie myśmy zastosowali tą naszą technikę estymacji liczby zmiennych PCA do tego, żeby skonstruować właśnie takie rozbicie zmiennych na kilka grup. Zastosowaliśmy to do analiz danych ekspresji genów i do takich analizy danych dotyczących zanieczyszczeń powietrza. Wydaje się, że ta struktura taka, czyli takie założenie, że dane można podzielić na grupy, których każda jest niskowymiarowa, to ono jest dość typowe i metoda wydaje się być stosowalna w szerokim zakresie. No dobrze, to chyba już pora na mnie, żeby to kończyć. Także bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jakieś komentarze, to chętnie odpowiem. Także.
Bardzo dziękujemy za wykład.